Smakuje ci? Wyśmienite, a co to takiego? Krem z muchomorów czerwonawych. Czy one są czasem trujące? Czasem tak. Po przygotowaniu nie. To znaczy, że gdyby się nie dogotowały porządnie? Nie bój się, czy kiedykolwiek któraś z moich potraw ci zaszkodziła. To są te czerwone z kropkami, one naprawdę nie trują? To nie te. Tamte to muchomory czerwone. Lekko trujące, ale silnie halucynogenne. Objęte tabu, bo w dawnych plemionach szamani po ich zjedzeniu wprowadzali się w trans. No rewelacja. W dodatku nie podadzą ci tego w żadnej restauracji. I nie sprzedadzą w żadnym sklepie. Jak zwykle sama zbierałaś? Jak zwykle. Kawałek lasu wystarczy, żeby wykarmić dywizję. No i? Jak zwykle. Znakomite. Trochę dziwne przyprawy. No dają taki posmak. Nie wiem. Maku dodałaś? Trochę lulka. Rośnie pod domem. Jesteś niezastąpiona. To jakieś dziecko? Życzę samej. Mamy coś zimnego do picia? Coś strasznie pikantne to danie. Wysychają ci śluzówki. Co ty mi podałaś? Najadłeś się szaleju. Słyszałeś kiedyś o serum, prawdy? Serum. Jakie wino się do tego podaje? Uwielbiam twoją kuchnię. Przepraszam. Robert! Mówiłeś przez sen. Rzeczywiście, coś mi się śniło. Ale przecież tobie nigdy nic się nie śni. Kto ci się śnił? Ty, oczywiście. Ja nie mam na imię Róża. Widocznie śniłaś mi się jako inna kobieta. Polska biało-czerwoni, Polska biało... Nie, przecież to żenada jest zupełna. Dobrze, że Górski tego nie dożył. Wstyd być Polakiem. No cóż ty bluzieć możesz tak? Te łamagi nie są warte funda kłaków, a ty się pieklisz. Szczęście, że cię ludzie nie słyszą. Roberta nie widzieliście? Twój mąż nie interesuje się sportem. A to niby co ma być? 22 facetów potykających się o własne nogi i tysiące naiwniaków przed telewizorami. Przynajmniej są tak szwani, że biorą za to pieniądze. Nie mógłbyś delikatniej siadać na tym łóżku? U lekarza byłeś? Mhm. I co? Nic mi nie jest. Niedługo zejdę. Coś ty powiedział? Mówię, że zaraz zejdę do szopki załatać do końca ten dach.
Co to jest? O co ci chodzi? A dlaczego tu jest wyryte moje nazwisko? No przecież mówiłam ci. Na rocznicę ślubu tatuś nam wykupił miejsce. Powinieneś się ucieszyć. Normalnie się tak robi, tylko się daty po śmierci wykuwa. Chcesz powiedzieć, że stoję nad swoim własnym grobem? Przecież każdy z nas kiedyś umrze. Tatuś zadbał, żebyśmy wszyscy razem tu obok siebie leżeli. Dlaczego ty zawsze musisz wszystko traktować tak osobiście? A co z twoją żoną? Nie jesteś z nią szczęśliwy? Jestem. Od kiedy poznałem ciebie. Odchodzę. Odchodzisz? Se tak myślisz, że se tak możesz obejść? Spakować manatki i się wynieść? Uważasz, że na to zasłużyłam? Nie mówię, że odchodzę od ciebie. Jakby ci to powiedzieć. Odchodzę całkiem. Znikam. Od wszystkich po prostu. Co ty do mnie mówisz? Czy ty jesteś nienormalny? Widzisz, ja odkładałem tę chwilę od 10 lat. Mówiłem sobie, w przyszłym tygodniu, najdalej za miesiąc, radykalnie zmienię swoje życie. Spakuję się i wyniosę. Ale odkładałem ten dzień, bo zawsze było coś do zrobienia. Bo było mi cię żal, bo mnie kochałaś. Bo wydawało mi się, że ja ciebie kocham. Bo miałem wyrzuty sumienia, bo byłem zbyt leniwy. Odkładałem swoje życie z dnia na dzień. Nie chcę pójść do piekła. W piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse. Pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś w odpowiedniej chwili znalazł odpowiednie wyjście. A potem widzisz tę chwilę szczęścia, które straciłeś śpiąc. To, jakby wyglądało twoje życie, gdybyś obudził się w porę.